Trzecią część tego samouczka zaczniemy wzorem płatka. Pamiętaj, by malować w tę stronę. To będzie ważne później. W środku narysuj małą kropkę otoczoną półkolem. Wokół tego wzorku narysuj cztery kolejne takie same. Wykonaj serię linii. Między czwartą a piątą linią wykonaj serię kresek prostopadłych. Zrób szóstą linię zaraz nad poprzednią. Przy podstawie narysuj dwie linie i kropkę. Dodaj trzecią i czwartą linię, a przestrzeń między nimi wypełni prostopadłymi kreskami. Wykonaj ostatnią linię równoległą. Ważne, by między liniami była równa odległość. Dzięki temu wzór będzie wyglądał lepiej. Teraz wykonaj wzór lekko podobny do trójkąta. Pamiętaj, by nie dotykał krawędzi. Następnie zamaluj go. Następnie zamaluj dużą kropkę w tym rogu. Otocz ją półkolem. Dodaj trzy małe kwadraty, w każdym dorysuj kropkę. Narysuj kolejną linię równoległą. Dodaj trzy płatki w ten sposób. W każdym listku narysuj linię zakończoną kółkiem. Zaczynając od największego płatka, narysuj trzy linie wychodzące z jednego punktu. Każda następna linia powinna być trochę dłuższa od poprzedniej i powinna kończyć się kropką.